powodu remontu ulicy Krakowskiej ruch na ulicy Dietla od dłuższego czasu odbywa się już wyłącznie jednym pasem ruchu w każdym kierunku. I tak, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, już tak pozostanie. Na ulicy Dietla zostaną też przywrócone miejsca postojowe, ale nie na chodnikach, tylko na właśnie jednym pasie ruchu. Obok tego, z takim półmetrowym buforem, jest jeszcze miejsce na to, żeby wyznaczyć pas rowerowy, on tam również się pojawi, i jeden pas ruchu w każdym kierunku. Więc de facto dla kierowców niewiele się zmieni, za wyjątkiem tego, że zyskają miejsca postojowe, ale zyskają również rowerzyści, bo będą mieć połączenie w postaci pasów rowerowych, połączenie pomiędzy mostem Grunwaldzkim a ulicą Grzegórzecką, gdzie jest już wyznaczona dwukierunkowa droga dla rowerów. Te korki, które się teraz pojawiają, one i tak są mniejsze od tych korków, które były jeszcze przed przebudową krakowskiej, bo wtedy ten korek stał na dwóch pasach. Dzisiaj stoi tylko na jednym, więc jeśli tak patrząc globalnie, to korek się tworzy, ponieważ jest zbyt dużo aut, które chcą w tym samym czasie tą samą drogą przejechać. Ale on, ponieważ jest o połowę mniejszy, bo tylko na jednym pasie, więc i tak wszyscy zyskujemy, bo jest mniejszy hałas i mniejsze zanieczyszczenie powietrza, nawet w odwrotnej kolejności. Poza tym jest jeszcze jedna kluczowa zmiana, której chyba nie wszyscy zauważyli, że na ulicy Dietla w zasadzie teraz nie ma ani jednej sygnalizacji. To jest jeszcze chyba nierozważone, czy sygnalizacja świetna na skrzyżowaniu Dietla Krakowska Stradomska, czy ona będzie działać, czy też zostanie wyłączona. Jeśli by tę sygnalizację wyłączyć, to na tym całym ciągu nie mamy żadnej sygnalizacji i dzięki temu, że prędkość jest niższa, wszyscy na siebie uważają, przepustowość tak naprawdę tego ciągu wzrasta.